Więc dzisiaj chciałbym jeszcze odnieść się do pierwszej części Apokalipsy, jaką jest siedem listów do kościołów, czyli sprawy pieczęci, plagi, bestii zostawiamy sobie na za tydzień. I na podstawie tych siedmiu listów chciałbym pokazać wam, bracia i siostry, na czym polega dzisiejsze odstępstwo, co miało już miejsce w czasach świętego Jana w pierwszych wspólnotach, tylko nie w takiej skali, dlatego jest mowa o wielkim odstępstwie. Ale w tych listach jest nam podane, jak możemy rozpoznać, jakie są cechy tego odstępstwa. I kiedy czytamy te listy, proszę zwrócić uwagę, że Pan Jezus robi cztery takie rzeczy. Pierwsza, chwali za dobrą postawę. Druga, napomina, że Kościół opuszcza się w gorliwości. Trzecia, kiedy opuszcza się w gorliwości, to staje się Kościołem letnim. Potępia, a Kościół letni nie napomina. Nie napomina. To jest trzecie, co mówi Pan Jezus. I czwarte, Pan Jezus potępia tych, którzy dopełniają się grzechów rozpusty, konkretnie, głównie przeciwko ciału. I to nie jest tak, że Pan Jezus potępia grzesznika. Pan Jezus wyraźnie potępia grzech, ale prawdą też jest, że Bóg patrzy na człowieka przez Jezusa Chrystusa albo przez grzech. Jeżeli ja się nie odwracam od grzechu, Bóg patrzy na mnie przez grzech, on grzechu nienawidzi. I będę wraz z grzechem odrzucany. I na podstawie tych siedmiu listów chwilę się temu przyjrzeć. Celowo wypuściłem pewne fragmenty. Proszę bardzo, znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość. Pochwalę Pan Jezus. I co mówi dalej? Za co chwali? I to, że złych nie możesz znieść. I co mi na to? I to, że złych nie możesz znieść. Chwali Pan Jezus. Jak ktoś ma to tyle racji? I że próbie poddałeś tych, którzy są samo siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. Pan Jezus wyraźnie potępia tych, którzy próbują usprawiedliwić grzech Bożą miłością. I to są właśnie możliwe prawdy. I to jest ta akceptacja, która wdziela się do Kościoła. Jeżeli Paweł VI powiedział, że ten piekielny wdziela się do Kościoła, to jest to właśnie samo sedno sprawy. I mamy dalej, iż odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Kościół letni, odstąpiłeś od swojej pierwotnej miłości. Niektórzy mówią, że to jest siedem okresów Kościoła i Kościół w Laodycei to jest dzisiejszy Kościół. To, że jest nim, to jest prawda, ale ja chcę powiedzieć, że kiedy się przyjrzymy tym siedmiu listom, wszystkie mówią to samo, mniej więcej, jakby konsekwentnie siedem razy. Pan Jezus nam powtarza, żeby to samo, żebyśmy sobie głęboko wzięli to do serca. Proszę. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć. Pierwsze czyny podejmij. Proszę bardzo. Napomnienie. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których to czynów i ja nienawidzę. Nienawidzi Pan Jezus. I teraz Nikolaici. Chrześcijańska herezja gnostycka z pierwszego wieku, głosząca nieskrępowaną swobodę obyczajów.
Zdaniem Nikolaitów chrześcijanie nie musieli separować się od społeczeństwa pogańskiego i mogli zachowywać w życiu codziennym jego zwyczaje, jak nierząd czy uczestnictwo w ucztach ofiarnych bez szkody dla swojej duchowości. Właściwie w tym określeniu Nikolaitów leży to, do czego się dzisiaj chce sprowadzić moralność Kościoła. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których czynów ja nienawidzę. Jak to? Pan Jezus nienawidzi i chwali się za nienawiść. Przecież to jest mowa nienawiści. Tak to dziś by zostało zakwalifikowane, mowa nienawiści. Albo kim ja jestem, aby osądzasz taki czyn? A Pan Jezus mówi, nienawidzę takich czynów. Bardzo wyraźnie. Pan Jezus powiedział tak, żeby nie osądzać. I co my z tym możemy zrobić teraz? To jest Słowo Boże. Bracia, siostry, w Chrystusie Panu. Panie Jezu, czy mamy teraz zmienić Twoje słowo? To zdanie zaletnej istoty osób rozwiedzionych i żyjących w związkach homoseksualnych przeszło większością głosów na pierwszym synodzie. Tylko nie bez względu, dlatego nie przeszło do dokumentu końcowego. Połowa hierarchii Kościoła uważa więc, że nie mamy nienawidzić, tylko podziwiać zalety i cnoty. Należało więc by zmienić Słowo Boże. Powinno ono brzmieć tam. Ale masz tę zaletę, że dostrzegasz, podziwiasz zalety i cnoty Nikolaitów, których to czyny zalety i cnoty i ja podziwiam. Rozumiemy? Różnicę? Już bardzo, bardzo jasno patologicznie. I zakończam zdaniem z listu świętego Pawła do Rzymian. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. I proszę się kłócić ze świętym Pawłem. Proszę. I mamy list do Kościoła w Smyrnie. I kolejna skandaliczna wypowiedź Pana Jezusa. W perspektywie chociażby dialogu międzyreligijnego. I znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. No to jak to jest? To są nasi starsi bracia, wierzymy w tego samego Boga. To są Żydami, czy nie są Żydami? Czy wierzą w Boga, czy w szatana? Jak ten tekst odczytać? Proszę zobaczyć. Duchowo Żydami nie są. Odrzucając Chrystusa, nie mogą być duchowo Żydami. Święty Paweł powiedział, nie ma wolnego i niewolnika, nie ma Żyda i Greka. Kto przyjmuje Chrystusa, to nie ma znaczenia narodowość. Natomiast kto go nie przyjmuje, to nie ma znaczenia, czy jest Żydem, czy kimkolwiek innym. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Jest tylko póki szatan. Są tylko dwie możliwości. Pan Jezus bardzo wyraźnie nam to przypomina. Więc widzimy, że wyraźnie Pan Jezus mówi, że w
Wszystko, cała istota jest na poziomie duchowym człowieka. I tu dodałem, kiedy sobie poczytamy Nowy Testament i Talmud i zobaczymy, co jest napisane w Nowym Testamencie o Jezusie Chrystusie i o zbawieniu i o tym, co jest napisane w Talmudzie, to wyraźnie tutaj zobaczymy, że chociaż i Żydzi, i my sięgamy do Starego Testamentu, to wyciągamy stąd całkowicie inne wnioski. Dlatego przemilcza się u nas to, co święty Jan Paweł II powiedział, będąc w Ziemi Świętej. To ksiądz Walter Rostowski przypomniał. Tylko w polskim tłumaczeniu jest starsi bracia, we wszystkich innych tłumaczeniach jest Janka, nasi starsi bracia. Bo wyrastamy z tego samego korzenia, ale poszliśmy dwoma zupełnie innymi drogami. Czy ci, którzy przyjęli Chrystusa, są chrześcijanami, czy ci, którzy go odrzucili, stanowią synagogę szatana. I nie chodzi o to, że przez ten fakt, że jest potępiony. Otóż mówimy ogólnie o sprawie nie tego, czy Bóg będzie potępiał za to kogoś, że urodził się jako muzułmanin, buddysta, ale może trzeba w tym miejscu to spokojnie wyjaśnić. Chodzi o to, że system, w którym się rodzimy, może być prawdziwy albo nieprawdziwy. Jeżeli Jezus Chrystus jest jedyną drogą, to tylko wierzący w Chrystusa rodzi się w prawdziwej wierze. Inni w prawdziwej wierze się nie rodzą i nie będą z tego powodu potępieni. Ale jeżeli spotkawszy Chrystusa nie przyjmą Go, to wtedy będzie to wyrok potępiający. Rozumiemy to. I teraz, kiedy my nie ewangelizujemy, ale siadamy do dialogu, mówimy, jesteśmy dziećmi tego samego Boga, wszystkie drogi prowadzą do Boga, my zamykamy poganą drogę do Chrystusa. Mówimy, nie musicie na nią wchodzić. Wszystkie drogi prowadzą do Boga. A temu centralnie zaprzecza Ewangelia, gdzie Jezus Chrystus mówi, ja nie jestem Buddha, Mahomet czy Mojżesz. Jestem Syn Boży, jedyny Zbawiciel świata. I tutaj właśnie celowo wypuściłem te zdanie odnośnie będzie straszony Felipsą. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Właśnie. Kościół letni boi się prześladowa. Apostołowie uciekli od krzyża, a kiedy stąpił Duch Święty, cieszyli się, że mogą cierpieć dla Chrystusa i głosili Ewangelię na ulicach. Jeżeli boimy się apokalipsy, to znaczy, że jesteśmy lękni. List do kościoła w Pergamonie. Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co trzymają się nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak odsunął synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki Nikolaitów. Nawróć się zatem, jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. On nie mówi, że mamy we wspólnocie akceptować, tylko mamy napominać. Kościół jest wspólnotą nawróconych grzeszników. Grzeszników upadających, ale którzy czynią wszystko, żeby nie upaść. I tu jest wielkie nieporozumienie. I tu jest to zwiedzenie, któremu jesteśmy. Potępienie rozpusty, wezwanie do potępienia grzechu. Mówi, nawróć się, bo nie potępiasz tych, co grzeszą. Jeżeli nie będziesz potępiał, zaczniesz się pełni w Polsce. Jeżeli nie, to ja przyjdę, mówi Pan. I proszę bardzo, siostra Włoska napisze, głosicielka Bożego Miłosierdzia, przyjdę jako sędzia sprawiedliwy.
ale mam przeciw tobie to, czyli tutaj chwalę. Znam twoje uczynki, miłość, wiarę i słowo. Jest pochwała, ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezebel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę. 8 rozdział Ewangelii Mateusza. Prorokowaliśmy w twoim, wyrzucaliśmy złe duchy, uzdrawialiśmy. Nie znam was, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Byli wierzący? Byli tak wierzący, że wyrzucali złe duchy, uzdrawiali. A jednak powiedział Pan Jezus, nie znam was. Czy Syn Człowieczy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Będzie wielkie, może być wielkie przebudzenie, ale jeżeli za znakami nie pójdzie życie zgodne z prawem Bożym, nic Panu nie da. Dał mi czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. I przy dwóch plagach apokaliptycznych mamy napisane, a ludzie uwiśnili Bogu nieba, ale od swych uczynków się nie odwrócili. A więc należy tu przypomnieć słowa z drugiego listu do Tymoteusza, 3 rozdziału. Umiłują bardziej rozkosz niż Boga i usprawiedliwienie grzechu w autorytecie. To się dwukrotnie w listach pojawia, że fałszywi prorocy to ci, którzy w imieniu Boga zezwalają na grzech. W jakiejkolwiek formie by to nie było przyzwolenie. I tak naprawdę formalnie odstępstwo przyjdzie, kiedy będzie zamierzał zmienić czas i prawo. Po co? Żeby dopasować prawo Boże do zachcianek odstępczego pokolenia. I w apokaliptycznych wymiarach to właśnie się rzuca Boże boleści, a jeżeli się nie nawróci, to poniesie śmierć. I to właśnie odnośnie plag apokaliptycznych i ostatecznie usunięcia w ciągu tych trzech dni ciemności wszystkich, którzy nie odwrócili się od nieprawości. To jest właśnie spotka dokładnie to, co tą Jezebel spotka. Każdy, kto postępuje miłości to, co Jezebel, doświadczy apokaliptycznych plag właśnie i ostatecznie będzie usunięty z tej ziemi. I dalej mamy taki tekst. A zwycięzcy i pełco czynów mych strzeże do końca, tam władzę nad poganami. A ruską żelazną będzie im pas, jak naczynie gliniane będą rozbić. Sobie te zdanie porównajmy właśnie z dialogiem religijnym. Czy ono zachęca nas do tego dialogu, czy nie zachęca? A ruską żelazną będzie im pas, jak naczynie gliniane będą rozbić. To znaczy chodzi o tych, którzy nie przyjmą Jezusa Chrystusa, będą ostatecznie rozbici. A więc wyraźnie mamy ewangelizować, głosić Jezusa Chrystusa. A kto nie przyjmie Jezusa Chrystusa, to jest na niego taki oto wyrok wydany. Proszę. I Kościół w Sardes. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Znowu mamy po raz kolejny, aż do znudzenia już, podniesienie właśnie do kościoła letniego, który wyznaje wiarę, ale nie bardzo nią żyje. Proszę, może dalej. Nie wiem, czy to jest to, ale nie będzie. List do kościoła w Filadelfii. Tutaj mamy, proszę, dwukrotnie się pojawia. Pan Jezus dwukrotnie to mówi. Oto ja ci daję ludzi synagogi i szatana. Spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz mają. Drugi raz Pan Jezus to powtarza. To nie są moje słowa. To słowa
Pisma Świętego. Jeszcze raz mówię, o co chodzi Pan Jezusowi pokazać, że kto Jego nie przyjmuje, nie ma życia. Nie ma życia w sobie z umarłych. Żyd z krwi urodzony, jeżeli Stary Testament realizuje się w Jezusie Chrystusie, w przyjęciu Jego jako wypełnienie się Słowa. Jeżeli Żyd nie rozpozna w Jezusie Chrystusie zapowiedzi Starego Testamentu, jest niejako umarły w sobie, nie realizuje tego, kim jest. Tu leży właśnie problem. To jest bardzo wyraźnie pokazane. Proszę. I teraz właśnie chciałem powiedzieć, i proszę zobaczyć, że bardzo mocno to dziś musimy powiedzieć. I ci, którzy nazywają siebie chrześcijanami albo nazywają siebie katolikami, ani nie są, lecz kłamią. Ci, co nazywają siebie katolikami czy chrześcijanami, a nimi nie są, lecz kłamią. O to właśnie chodzi. Nie będzie Pan Jezus nas sądził na podstawie deklaracji. I proszę, o to sprawie, chodzi o tych Żydów, iż przyjdą i padną na twarz przed Twymi stopami, a poznają, że ja Cię umiłowałem. Kolejny przykład właśnie dialogu religijnego według Apokalipsy, według słów Pana Jezusa. Bracia, siostry, w Chrystusie Panu. Jeżeli ja widzę teraz w czasie różnych spotkań, jak głowa Kościoła całuje po rękach Żydów, to jest bardzo przykre. Bo mówimy, no, piękny gest pokory. Czy Pan Jezus faryzeuszów po rękach całował? No chyba nie całował. Coś jest nie tak. Czy to jest ta postawa z Apokalipsy? Bo to sprawia, iż przyjmę i padną na twarz przed Twymi stopami. Ja nie mam się kłaniać przed światem, tylko jako reprezentant Boga pokora nie oznacza, że mam się przed wszystkimi kłaniać. To świat ma się kłonić przed Chrystusem, a nie Chrystus przed światem. Nie na tym pokora polega. Proszę. I w końcu list do Kościoła w Laodycei. Bardzo nam znany, więc tylko jak odniosę się do tego zdania. Mówię jak gorący, żyję jak zimny. Co znaczy, że jak zimny? Duchem tego świata. I list mówi. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego mi nie potrzeba. Dlatego święty Jan Paweł również mówi, że żyjemy tak, jakby Pana Boga nie było. Nie ma potrzeby. W czynieniu rozpusty nie mamy potrzeby Boga. W nawróceniu i w uświęceniu mamy potrzeby Pana Boga. I to jest zobaczmy, to jest to, święty Jan świetnie wyłapał. Żyjemy tak, jakby Pana Boga nie było. Bo jest nam niepotrzebny, ponieważ do rozpusty grzechu Bóg nie jest nam potrzebny. Bóg jest nam potrzebny do nawrócenia i do uświęcenia. I to, co mówię, dziś żyjemy życiem ewangelicznego bogacza. Stawiamy nowe spisze, jemy, pijemy, bawimy się i mówimy, jesteśmy w porządku, nie ukradliśmy, nie zabiliśmy nikogo. A Pan Bóg nie będzie nas sądził z tego, czy czegoś nie zrobiliśmy, tylko będzie sądził z czynów miłości. I to jest to nieporozumienie, które niestety jest udziałem bardzo wielu osób. I strasznie ciężko się wtedy spowiada w hospicjum, kiedy człowiek mówi, że on ma grzech. Ostatnich właśnie, nie tylko w hospicjum, nie ma grzechu. Proszę. I tu już właśnie końcówka tego listu. Ja wszystkich, których kocham, bardzo cieszę. Jeżeli mamy kościół letni, który ma wszystkich akceptować, to cechą
Kościoła jest bezstresowe wychowanie. Zróbmy fajną zabawę, bo ludzie nie przyjdą do Kościoła. Nie stawiajmy wymagań, bo ludzie nie przyjdą do Kościoła. Niech tango tańczą, nie wiem, śpiewać, tańczyć i zróbmy bezstresowe wychowanie. Jeżeli chciałem jakiegoś takiego słowa klucza użyć, to problemem kościoła letniego jest właśnie takie bezstresowe wychowanie, bez wymogów. Dać jak najwięcej zabawek i my jako chrześcijanie jesteśmy w kościele jak takie rozkapryszone dzieciaki. Proszę. I dzisiejsza Ewangelia. Chciałbym zakończyć dzisiejszym Słowem Bożym. I wypuściłem takie słowa. Odpowiedzieli mi faryzeusze. Czyż nie wydaliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przyklęty. Co cię przykręci? Bracie, siostry, chcę się Wam na koniec. Jeżeli się spodziewacie, że po powtórnym przyjściu Pana Jezusa będziecie słyszeć z katedr biskupich i zamkom kościołów, to możecie się troszkę rozczarować. I druga rzecz, jeżeli myślicie, że Kościół nierządny będzie tak jasno rozpoznawany, wyskoczy z krzaków, a kupu to jestem ja, to też się rozczarujemy. Kościół nierządny do końca będzie ukrywał się za prawdziwym Kościołem, bo jest wilkiem w owczej skórze. I zawsze będzie dla nas trudno go rozpoznać. Bo nie powiedziałby Pan Jezus, że o ile możliwe zwiedzie nawet wybrany, gdyby właśnie tak to nie wyglądało. Dziękuję za uwagę. Będzie kontynuacja.